Pół żartem, pół serio. Recenzja. Piotr Boroń. Powiedzmy sobie tak, jak to formułują telewizyjne gwiazdki gotowania na ekranie. Mam dziś dla Państwa najlepszy przepis na hit. Tu nie kulinarny, ale filmowy. Proszę notować. Należy zatrudnić kilka gwiazd kina, jak Tony Curtis czy Jack Lemmon. A najlepiej, jak wisienkę na torcie, postawić na szczycie supergwiazdę, czyli Marilyn Monroe. Należy umieścić akcję w jakimś środowisku, które przeciętny człowiek zawsze chętnie by podpatrywał, a najlepiej podnieść to środowisko do kwadratu. No, czyli środowisko miliarderów pomnożyć przez środowisko gangsterów. Do tego jeszcze przebrać dwóch facetów za dwa różne typy kobiet, żeby śmiech nie schodził z twarzy telewidzów. No i jakby tego było mało, doprawić film wpadającą w ucho muzyką z piosenkami, do których będzie się wracać jak do przebojów. No i chyba gotowe. Podpisano Billy Wilder, właściciel praw autorskich pod każdym względem. Jako scenarzysta i reżyser, a przede wszystkim producent. Tu mała dygresja. W USA suzerenem filmów był i jest tak zwany producent, który wykłada kasę, więc może nawet ingerować w działania wszystkich, którzy żyją z pensji od niego. Także reżyser musi go słuchać. A nawet gdy się bardzo ceni, to ostatnim argumentem jest, jak to w kapitalizmie. Kto ryzykuje pieniędzmi? Jako Polacy byliśmy przez dziesięciolecia uczeni tego, że pan reżyser to szef wszystkich szefów i wszyscy winni mu wdzięczność, że ich zatrudnia, bo... No i tu uwaga. To właśnie on, a nie kto inny, załatwił u władz państwowych, że film wolno kręcić i załatwił na niego państwowe pieniądze. Na koniec jeszcze stres, czy komisja dopuści film na ekrany. No ale w PRL to i tak miało dla materialistów przynajmniej mniejsze znaczenie, bo pieniądze były wypłacone. Nieco uprościłem, ale z grubsza wyglądało to właśnie tak. Ale wróćmy do Ameryki i Billy Wildera, który zaprezentował swe dzieło kinomanom w 1959 roku jako kryminalno-muzyczną komedię omyłek i pościgów, jakich do tej pory świat nie widział. Tytuł polski zupełnie, ale to zupełnie nie odpowiada amerykańskiemu. Billy Wilder ochrzcił swój film Some Like It Hot, co można przetłumaczyć Niektórzy lubią gorąco. I w tym już zawiera się pół klimatu i pół emocji, bo akcja z mroźnego Chicago przenosi się na gorącą Florydę, a muzycy kojarzeni z emocjonowaniem się tym, że ktoś zafałszował dźwięki, przenoszą się w świat walki o przeżycie, luksus albo śmierć. Akcja dzieje się w dobie prohibicji i wojen gangów, a saksofonista i kontrabasista stają się przypadkowo świadkami rozwałki jednych gangsterów przez drugich. Oparte na faktach historycznych Valentine. Dodajmy do tego ich chroniczny brak kasy i jakże tu nie mają skorzystać z oferty załapania się do damskiej orkiestry, by uciec jak najdalej i jeszcze coś zarobić. W to wplata się kilka wątków miłosnych i właściwie treść mamy z głowy. Najważniejsze są żarty, które po prostu mnożą się jak króliki. Stary, ale prawie zawsze udany jest numer z przebieraniem się mężczyzn za kobiety.
Niestety, w XXI wieku niektórzy mężczyźni robią to zupełnie poważnie. No i mamy problem. W filmie szczególne udanie robi to Jack Lemmon. A ostatnie słowa, które wypowiada Joe Brown jako Osgood Fielding III, brzmią jeszcze jako zupełnie niewinny żart, a nawet są złotą myślą do analizy. Przypomnijmy. Nobody's perfect, wypowiada Osgood, gdy udawana Daphne, czyli Jack Lemmon, oświadcza mu, że nie jest dziewczyną, ale mężczyzną. Czyli kobieta stoi na szczycie hierarchii Bożych stworzeń. Jako mężczyzna też tak oczywiście uważam. Co oczywiście nie oznacza, że skłonny byłbym przestać być mężczyzną. Jakże mógłbym wówczas podziwiać kobiety? Tak to już jest, jak napisał ksiądz Karol Wojtyła. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. A z tego wynika, że nasza płeć jawi się w pełnym blasku jedynie poprzez kontrast do tak zwanej płci przeciwnej. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy jej faktycznie przeciwni, ale zachwyceni. Ta dwubiegunowość jest źródłem ludzkiej radości i szczęścia. Jakże pięknie opisane jest to w Księdze Rodzaju, gdy Adam doświadcza płciowej samotności, a Bóg stawia przed nim perfekcyjne uzupełnienie jestestwa. Wybaczcie, ale nie odmówię sobie przytoczenia tu dwóch żartów, które na tle biblijnego stworzenia naszych pierwszych rodziców powstały. A zatem najpierw damski punkt widzenia. Pan Bóg stworzył Adama, przyjrzał się i mruknął pod nosem: stać mnie na coś lepszego. I stworzył Ewę. A mężczyźni ripostują. Gdy Pan Bóg stworzył Adama, zobaczył, że co stworzył było dobre, a stworzywszy Ewę, spojrzał na nią i w zadumie powiedział: ty jednak będziesz musiała się malować. Takie drobne uszczypliwości to jeszcze nie wojna płci, jak niektórzy by chcieli. Bez paniki. Najważniejsze są prawdziwe, głębokie uczucia. Pozory rywalizacji, małe złośliwości, to przy poczuciu życzliwości tylko atrakcje. A jak wyrażać uczucia? Pięknie odzwierciedla to włoskie wyznanie. Ti voglio bene. Tłumaczone stereotypowo na kocham cię. A znaczące faktycznie chcę dla ciebie dobrze. Mała rzecz, a znamienna. A pół żartem, pół serio stało się wręcz kultowe z powiedzonkami w rodzaju: kochanie, jeżeli jesteś dziś sama w domu, to znaczy, że możesz pożyczyć mi auto. Albo 25 lat to wiek, który daje dziewczynie do myślenia. Albo faceci to wstrętne, owłosione ośmiornice. Albo jeszcze kilka innych. Jednym zdaniem. Oglądajcie jak najprędzej, zanim i ten film usuną z mediów za seksizm. Dziękuję.